Junga to dzielna psia dziewczyna specjalizująca się w tropieniu. W zeszłym tygodniu wspierała suwalskich policjantów w poszukiwaniu skradzionych zabawek. Dyżurny suwalskiej policji został kilka dni temu powiadomiony o włamaniu do pomieszczenia znajdującego się na strychu jednego z bloków. Według zgłaszającego z pomieszczenia zniknęły przechowywane tam zabawki, odzież i łyżworolki, które wyceniono na około 2,5 tysiąca złotych. Na miejsce wysłano patrol, a wraz z nim Jungę. Ta dość szybko złapała trop i zaprowadziła swego przewodnika pod drzwi 23-letniej kobiety. Przeszukanie mieszkania dało efekt. Znaleziono w nim większość skradzionych przedmiotów. Zatrzymano 23-letnią kobietę podejrzewaną o dokonanie kradzieży z włamaniem i postawiono jej już zarzuty. Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności, poinformowała policja.